Odsłonięciem barwnego muralu autorstwa Andrzeja Pongowskiego zainaugurowano 12. edycję Suwałki Blues Festival. Ogromne malowidło wykonane według projektu wybitnego polskiego grafika odsłonięto w czwartek. Od kilku lat realizujemy różne działania takie, które mają na celu wzbogacanie tego naszego festiwalu. W tamtym roku, jak wiecie, zagościł już na stałe na ulicy Głodnej suwalski bluesman. A w tym roku chcemy kolejne takie działanie uczynić. Ono jest bardzo widoczne w przestrzeni naszego miasta i pomysłodawcą, inicjatorem tego przedsięwzięcia, które jest przed nami, był Jan Chojnacki, znana postać. To on zaraził nas tym pomysłem. No jak to człowiek ze stolicy, z dużego miasta, ma fajnych znajomych, przyjaciół, no to oczywiście nie kto inny tylko przystąpił do wykonania tego pomysłu, jak Andrzej Pongowski. To jest wielkie wyróżnienie, bo jak Janek Chojnacki zadzwonił do mnie, że ma dla mnie propozycję związaną z festiwalem, to myślałem, że chce, żebym zagrał. Bo zawsze marzyłem, żeby wyjść na scenę i dać takie 3 solówy, no ale niestety góra zadecydowała inaczej i realizuje się też w kulturze, ale raczej kwiatkami i farbami. Natomiast, tak jak pan prezydent powiedział, no wyróżnienie jest potężne, ponieważ nie byłem nigdy w Suwałkach. Zawsze chciałem przyjechać, albo zagrać, albo coś zrobić. Udało się, że mamy mural. Natomiast teraz widzę, że to miejsce rzeczywiście jest wspaniałe. I tutaj dziękuję pani dyrektor, bo wyraźnie lobbowała za tym miejscem, bo szybko szukaliśmy. Chciałem od razu wyjaśnić sytuację z tym zamalowywaniem. Proszę państwa, firma Wypisz Mi Maluj wzięła to na klatę i wielkie oklaski dla niej za to. Bardzo proszę. Ponieważ na samym początku gdzieś tam popełniono błąd. To nie był mój mural. Ja chciałem, żeby mieszkańcy Suwałk mieli mój mural z moim gestem, z moją dynamiką, z moimi barwami i przede wszystkim, żeby te bociany nie były obcięte pod szyją, bo to wszystko było za nisko. Także wybaczcie, że tak to było, ale to troszeczkę Hitchcockowsko zabrzmiało, bo najpierw był, potem zniknął, media społecznościowe się zastanawiały. Natomiast jestem ciekaw, czy są mieszkańcy, którzy tam za ścianą mają ten mural, ponieważ mam nadzieję, że energia z niego płynąca będzie was grzała, bo zimy są zimne i podobno Suwałki to biegun zimna. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkich miłośników bluesa i muzyki, chciałem, żeby on był muzyczny, żeby on był dynamiczny, żeby on był fantastycznie kolorowy i żeby przede wszystkim zawierał to, co zobaczyłem na nagraniach, czyli potężną, wielką grupę ludzi, którzy rozkoszują się tym, że grają. Kolejnym wydarzeniem było odsłonięcie 11 z kolei tablicy w Suwalskiej Alei Gwiazd, którą obok kilkunastu pamiątkowych tablic z nazwiskami największych sław bluesa zdobi również od roku postać bluesmana. Jak zawsze odsłonięcia dokonali Jan Chojnacki, dziennikarz muzyczny Radiowej Trójki i prezydent stolicy bluesa Czesław Rankiewicz, a towarzyszyli im przewodniczący Rady Miasta i dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury. Chcemy w pewnym sensie przenieść trwale posadzkę tej ulicy, te gwiazdy, które występowały tutaj na deskach, na scenach Suwalki Blues Festival. No i dzisiaj to czynimy po raz już 11. Pierwsze akordy tegorocznego festiwalu wybrzmiały na scenie stojącej na placu Marii Konopnickiej. To tylko jedna z czterech scen planerowych. Pozostałe znajdują się w Parku Konstytucji 3 Maja, przy ratuszu i na ulicy Chłodnej. Miasto jak co roku sukcesywnie zapełnia się miłośnikami muzyki, która nie umilknie do nocy z niedzieli na poniedziałek. Jak co roku czwartkowy wieczór to koncert otwarcia. Witam Was, bracia i siostry w bluesie, witam także wszystkich tych, którzy są nowymi adeptami tej sztuki. Z tą nadzieją, że po tych czterech dniach staną się pełnoprawnymi członkami bluesowej rodziny. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo ciepło, bardzo powoli Suwałki. Witam swoich mieszkańców, wspaniałych ludzi, ale również słowa powitania kieruję do sympatycznych naszych gości, którzy przyjechali i z Polski, i z zagranicy i cieszę się bardzo,
że mamy bardzo wielu przyjaciół naszego festiwalu. Są z nami również nasi przyjaciele z miast partnerskich, Notodden, Walen, również i z Litwy, Łotwy, Estonii, ale i tutaj Śląsk, i Olsztyn, i Warszawa, i Białystok. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Na scenie przed kilkusetosobową publicznością najpierw stanął Sosnowski, doświadczony songwriter i gitarzysta, autor Where Do We Go, Głową w dół, Gniewu. Nagrodzony w minionym roku ofensywną szczotką radiowej trójki, zakwalifikowany do niedzielnej rozgrywki Polish Blues Challenge 2020. Błyskawicznie stworzył 650-osobową sekcję rytmiczną, która po prostu jadła mu z ręki. Sosnowski wystąpi raz jeszcze podczas niedzielnego challenge'u. Czy mu się powiedzie podczas półgodzinnej prezentacji? Trzymamy kciuki, bo wtedy zapadnie decyzja, kto z piątki finałowej pojedzie do Holandii na European Blues Challenge w kwietniu przyszłego roku. Po Sosnowskim na scenie pojawił się Corey Harris i jego akustyczne trio. To absolutnie wyjątkowa postać, poszukująca korzeni akustycznego bluesa przez wiele lat. Spędził je w różnych częściach Afryki i najwyraźniej udało mu się dotrzeć do źródeł. Na pierwszym i jedynym europejskim koncercie w Suwałkach pierwszy raz brzmienie jego tercetu wzbogacone zostało aranżacjami na orkiestrę symfoniczną, która zagrała pod batutą Krzysztofa Kozakiewicza. Brzmiało zjawiskowo. Let me move, let me go by myself.
piątkowy wieczór na scenie przy ratuszu prawdziwa uczta. Przed publicznością Suwalskiego Festiwalu stanie guru gitary Kenny Wayne z zespołem. Obok Joe Bonamassy najwybitniejszy gitarzysta bluesowo-rockowej sceny XXI wieku. Jako zaledwie kilkuletnie dziecko sięgnął po płyty należące do ojca i po gitarę. Słuchał, grał, doskonalił warsztat i już jako 13-latek podpisał pierwszy kontrakt płytowy. Dzisiaj ma na koncie 9 albumów, 5 nominacji do nagród Grammy i po 2 do Billboard Music Award oraz Blues Music Awards. Jego album Trouble Is to rekordzista obecności na bluesowej liście Billboardu. Jego utwór Blue on the Black spędził na pierwszym miejscu tej listy aż 17 tygodni. Stąd kapela pojedzie prosto do Rotterdamu, gdzie zagra jeden koncert i ruszy dalej do Edynburga. Kenny Wayne był już gościem Suwalskiego Festiwalu w 2009 roku. Dlaczego warto go zobaczyć i usłyszeć? Jak sam mówi, co wieczór wychodzę na scenę, by swoją muzyką oddać publiczności całe serce i wprowadzić w ich życie trochę światła. Jeśli w trakcie koncertu udaje mi się poprawić komuś nastrój, sprawić, że zapomni o swoich troskach, znaczy, że dobrze wykonałem swoją pracę. Hey everybody, Kenny Wayne Shepherd here. If you like blues and rock and roll, you're gonna love this. Come see us on July 12th at Suwalki Blues Festival. We'll see you there. Każdy dzień festiwalu to spotkania z muzyką światowej klasy bluesmenów. Między innymi zobaczymy na pierwszym i jedynym koncercie w Polsce The Cashbox Kings. To formacja iście królewska, nie tylko z nazwy, prezentująca beztroskiego bluesa stanowiącego miks bluesa chicagowskiego i rockabilly rodem z Memphis. Dzień dobry, jak się masz? This is Joe Nosek from The Cashbox Kings. This is Oscar Wilson. And we want to invite you to the 2019 Suwalki Blues Festival in Poland. We're going to be bringing our old school Chicago blues sound to Poland for the first time ever. We hope to see you there. Come on out so we can get on down. Wśród artystów także Graham Duffy, Serge Shore, portugalska formacja Delta Blues Riders, Ronnie Baker, The Almond Beds Band oraz legendarny Lucky Peterson, który w tym roku świętuje półwiecze obecności na scenie. Prawdziwa śmietanka, którą zajadać się będziemy zapewne aż do poniedziałkowego świtu. Wszystkich, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić w nadchodzący weekend, a tak naprawdę dzisiaj, jutro, w sobotę i w niedzielę serdecznie zapraszamy na Suwałki Blues Festival. Będzie się działo w Suwałkach. Tutaj trzeba być. 4 dni radości, miłości, spokoju, odpoczynku i fantastycznego kołysania. Niech blues będzie z nami. Przybywajcie.